Zasady doboru elementów zestawu komputerowego w zależności od jego zastosowania. Jak zapewne wiecie, tworzenie zestawów komputerowych nie może odbywać się na podstawie przypadkowych części. Taka metoda jest możliwa, jednak jej skutki mogą być nieprzewidywalne. Komputer może w każdej chwili przestać działać lub pracować zbyt wolno. O pojawiających się błędach systemu nie ma co wspominać. Przez pozorną oszczędność na montażu części możemy stracić dużo czasu na późniejszą naprawę sprzętu i reanimację systemu, co na pewno będzie się wiązać z dodatkowymi wydatkami. Dobierając podzespoły do montażu zestawu komputerowego, przede wszystkim musimy pamiętać o zastosowaniu oraz o kompatybilności jego części. Klasycznym dylematem montera komputera osobistego jest wybór pomiędzy produktami dwóch czołowych producentów, mikroprocesorów Intela oraz AMD. Decyzja zależy od kilku czynników, lecz podstawowym jest tutaj cena. Procesory AMD z reguły są tańsze. Produkty zaś firmy Intel uznawane są za bardziej stabilne i niezawodne. Każda z firm posiada rodziny modeli do zastosowań domowych, zaawansowanych i serwerowych. Po doborze procesora należy dobrać kompatybilną płytę główną z chipsetem i architekturą spełniającymi wszystkie wymagania przyszłego zestawu oraz w formacie pasującym do obudowy. Zasady doboru obudowy są dosyć proste. Musi posiadać gabaryty dopasowane do przyszłego stanowiska pracy oraz spełniać parametry jakościowe. Niebagatelną cechą może być na tym etapie przygotowania do montażu rozwiązanie ułatwiające mocowanie podzespołów oraz zabezpieczenie przed niekontrolowanym korzystaniem z komputera lub otwieraniem obudowy. Dla wielu użytkowników istotny też będzie wygląd zewnętrzny. W celu optymalnego doboru mocy zasilacza ATX do konkretnego zestawu komputerowego należy przeanalizować zapotrzebowanie prądowe poszczególnych komponentów. Można posłużyć się specjalnym kalkulatorem dostępnym w internecie, np. Thermal Take Power Supply Calculator. Ułatwi to w znacznym stopniu i przyspieszy cały proces doboru zasilacza. Mając wybraną płytę główną, na niej opieramy dalsze etapy wyboru podzespołów. Pamiętamy, że wszystkie muszą być z nią kompatybilne. Aby zachować pełne dopasowanie, dobrym zwyczajem jest dobieranie podzespołów takich jak płyta główna i karta graficzna tego samego producenta. Przy doborze urządzeń wejścia-wyjścia musimy pamiętać o kompatybilności interfejsów oraz o optymalnym wykorzystywaniu możliwości ewentualnych dodatkowych funkcji podzespołów jednostki centralnej. Musimy wiedzieć, że proces doboru, montażu i sprzedaży zestawu komputerowego zakończony jest przyrzeczeniem gwarancji na piśmie, a koszty serwisu gwarancyjnego to nie tylko strata finansowa, ale również powolna utrata prestiżu firmy. Pełna wiedza na temat tych zasad doboru sprzętu nie uchroni nas całkowicie od problemów związanych z pracą podzespołów. Na pewno jednak te podstawowe informacje zapewnią nam lepszą synchronizację, wykluczą też elementarne błędy związane z doborem sprzętu. Pozwoli nam to zaoszczędzić sporo nerwów, czasu, a przede wszystkim pieniędzy. Pamiętając o tych wszystkich elementach, możemy spokojnie przystąpić do kompletowania zestawu komputerowego. Życzymy powodzenia!